Niech Pan obdarzy Was pokojem. Poniedziałek, 17 tygodnia, okresu zwykłego i wspomnienie świętych Marty, Marii i Łazarza. Oprócz uczniów, oprócz swoich apostołów, jak widzimy w Ewangelii, Jezus miał jeszcze przyjaciół, czyli takie miejsca i takie osoby, które często odwiedzał. I owszem, oni też byli Jego uczniami, choć w inny sposób niż apostołowie, ale niemniej te więzi między nimi były zupełnie inne. I do takich osób na pewno należą ci, których dzisiaj wspominamy, czyli to ciekawe rodzeństwo Marta, Maria i Łazarz. I może na kanwie tego dzisiejszego wspomnienia i tych dzisiejszych czytań zadajmy sobie właśnie takie pytanie: czy może postawmy pewną tezę, która bardzo często jest pozornie dobrze brzmiącą, ale jednocześnie przyjęcie jej. Czy takie bezkrytyczne podejście do niej może prowadzić nas do zwątpienia w wierze? Bardzo często mówimy, że jak Jezus będzie z nami, to nic złego nas nie spotka. I oczywiście samo w sobie wygląda to dobrze i brzmi to dobrze, no i chcielibyśmy, żeby tak było. Jeśli Jezus jest z nami, to nic złego się nie stanie. No ale wyobraźmy sobie teraz, że Marta, Maria i Łazarz tak właśnie sobie myślą. Jesteśmy przyjaciółmi Jezusa. Ten wspaniały prorok, ten wędrowny kaznodzieja. Odkrywamy go dalej jako syna Bożego. Właśnie i on ten zapowiadany Mesjasz przychodzi do naszego domu. Nic złego nas nie spotka. Teraz nasze życie będzie wspaniałe i wyjątkowe. I jak patrzymy na dzisiejszą Ewangelię, mamy dwie do wyboru, ale jedna i druga mówi o. Właśnie tym rodzeństwie. My może zatrzymajmy się na tym momencie, kiedy jest śmierć łazarza. Widzimy tylko ten fragment, kiedy Marta w pewnym momencie dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie, Maria zaś siedzi w domu. No więc ta Marta mówi do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Panie, gdybyś tu był. Ale my wiemy, co się działo wcześniej. Jezus dużo wcześniej dowiedział się, że łazarz, twój przyjaciel choruje. I jakoś dziwnie zwlekał. Po raz kolejny Jezus zwlekał. Kiedy widzimy tą historię związaną z córką Jaira, też przychodzi ojciec rozpaczony i mówi: Moja córeczka, dogorywa. To znaczy, że to są ostatnie momenty, ostatnia chwila, i Chrystus jak najszybciej powinien przyjść do niej. Ale on jeszcze po, po drodze. Uzdrawia kobietę, która cierpiała na krwotok. Tam jeszcze się zatrzymuje. No ona 18 lat cierpiała na ten krwotok. Moglibyśmy powiedzieć, no nic by się nie stało, jakby jeszcze kilka godzin to cierpienie było z nią związane. Potem Chrystus by wrócił albo powiedziałby: Chodź za mną. Ale tam jest córeczka, która dogorywa. Kiedy przychodzą do domu, ona już nie żyje. I tam dzieje się cud. Cud wskrzeszenia. I podobnie dzieje się tutaj. Niejako Jezus pozwala na to, żeby łazarz, który ciężko chorował, żeby umarł i został pogrzebany. Dlatego widzimy już tutaj, no, że te siostry, nie znając jeszcze właśnie te, tego, co, o czym myśli Chrystus, nie wiedząc jeszcze o możliwości wskrzeszenia i tym bardziej nie wiedząc jeszcze, co to jest z martwych w stanie, no, przychodzą tutaj i mówią: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Ale jest na szczęście w nich pewna iskierka wiary. Lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, cokolwiek byś prosił Boga. I wtedy Chrystus mówi: „Brat twój z martwych I zawsze ciekawi mnie ta odpowiedź Marty, bo ona jakby recytowała jakąś regułkę, jakąś formułę. Wiem, że z martwych w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. No naprawdę brzmi to trochę jak jakaś. Definicja. I Chrystus chce ją wyprowadzić z jakiejś ogólnej definicji, że kiedyś będzie jakiś zmartwychwstanie, bo to jest zapowiadane, i mówi: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie. Czyli pokazuje, że zmartwychwstanie to nie są jakieś prawa fizyki, które po prostu są i trzeba je w pewnym momencie odkryć, albo one zostaną przed nami odkryte, ale zmartwychwstanie to jest relacja z Chrystusem. To Chrystus przynosi zmartwychwstanie. Relacja z Nim zbliża nas do tego zmartwychwstania, czyli do tego życia. To nie jest coś bardzo ogólnego i szerokiego, i byśmy powiedzieli bardzo nieelegancko nijakiego, ale jest to relacja z Jezusem. Nie jest to definicja w katechizmie, nie jest to jakieś kolejne prawo, które ktoś ustanowił czy dał, ale to jest żywa osoba, Jezus Chrystus. Dlatego pyta. Pan Jezus Martę, wierzysz w to? I pyta każdego z nas: Wierzysz w to, że to z martwych stanie? To Jezus Chrystus. On jest drogą, on jest prawdą i on jest życiem. Gdybyśmy dalej próbowali zatrzymać się przy naszej tezie, że jak będziemy z Jezusem, to nic złego nas nie spotka, możemy też zerknąć na ten drugi wariant Ewangelii, kiedy mamy ten słynny dialog między Martą, Marią a Jezusem. Marta krząta się, próbuje tu uchylić nieba. Jezusowi, który przyszedł do ich domu, bo ona wie, co to jest prawo gościnności, a Maria siedzi i słucha. I między nimi jest konflikt. Nawet ten konflikt, w jaki, w ten konflikt, w jaki sposób jest włączony Jezus, bo przecież Marta mówi: Panie, czy ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą? przy usługiwaniu, powiedz jej, żeby mi pomogła. No właśnie, szukamy jakiegoś poparcia, jakiegoś autorytetu, kogoś, kto... No bo my już, byśmy powiedzieli tyle razy, mówiliśmy, już nie mamy sił, ale może jakby ktoś inny powiedział. No, często w naszych rodzinach też tak się dzieje, no przyjdzie jakiś gość i chcemy go trochę mieć po swojej stronie i czy może względem dzieci, czy współmałżonkom, no powiedz, powiedz mu, zobacz jak on się zachowuje, czy jak ona postępuje. Czyli widzimy, że między tymi siostrami też są takie naturalne, byśmy widzieli tarcia, jakieś różnice, mają różne charaktery, różne podejście do gości, różne podejście do obowiązków domowych. Jest to oczywiste, bo przecież każdy z nas jest inny i jest różny. Ale byśmy powiedzieli, no, skoro Jezus jest z nimi, no to nic się złego nie może zdarzyć. A nagle zdarza się kłótnia między nimi. No więc widzimy, że nie jest tak, że jak Chrystus będzie, to rzeczywistość będzie wręcz bajkowa. Znowu byśmy powiedzieli dalej, domniemując czy próbując właśnie patrzeć trochę głębiej na tą Ewangelię, jeśli Jezus jest z nimi i wszystko będzie dobrze, to dlaczego oni nie mają współmałżonków? Dlaczego oni nie mają rodziców? Dlaczego tam nie ma dzieci? Byśmy wiedzieli, jak na tamte czasy i tamtą kulturę są dwie stare panny. I jeden kawaler, czyli ani Marta, ani Maria nie ma męża, co pewnie wydaje się dziwne, jeszcze z nimi mieszka brat i tworzą taką dziwną rodzinę. Rodziców też tam nie ma. No przecież gdyby byli sami, to mogliby mieszkać z rodzicami, bo zazwyczaj tak było. Czyli zakładamy, że rodzice pewnie wcześniej zmarli i oni jakoś inaczej nie ułożyli sobie życia niż tak jak my ich spotykamy na kartach Ewangelii. Nie mają współmałżonków, nie ma również i dzieci mają siebie na tamte czasy, na tamte standardy. Byśmy wiedzieli, jest to dziś rzecz dziwna, zaskakująca, zadająca wiele pytań. I znowu, czy one nie tęskniły może za tym, żeby w taki normalny, tradycyjny sposób żyć, czyli znaleźć mężów i mieć dzieci i tak doświadczyć Bożego Błogosławieństwa? Czy ten łazarz nie myślał o tym również, żeby znaleźć sobie żonę i stworzyć rodzinę, a nie być wiecznie wytykany palcami jako kawaler? I znowu, kiedy przełożymy to na nasz grunt i taką tezę, że jak Jezus jest z nami, to nic złego nas nie spotka, ile czasami mamy pretensji do Pana Boga, że nie mogę znaleźć dobrego kandydata na męża, że nie mogę znaleźć dobrej kandydatki na żonę, że w naszym małżeństwie nie ma dzieci, że w naszej rodzinie pojawiają się kłótnie, że może myślę o zakonie, ale z drugiej strony nie wiem, co mam z tym zrobić. Może nie chcą mnie przyjąć, ja sama się waham, czy sam się waham. Czyli widzimy, że te rozterki, które mają bohaterowie dzisiejszego dnia, są podobne do tych, które mamy. Ale oni wiedzą jedno: pośród nich jest Jezus. Więc spróbujmy obrócić to stwierdzenie, że jak Jezus będzie, to nic złego nas nie spotka, na to przekonanie. Z Jezusem przez wszystko, co nas spotka, przejdziemy. Trochę jak modlimy się w modlitwie Ojcze Nasz, ale w tej wersji biblijnej, nie tyle zbaw nas od złego, to znaczy, żeby nic złego nas nie spotkało, ale nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, że kiedy przyjdzie choroba, zwątpienie, pytanie się o sens mojego życia, pytanie się o moje powołanie, nie zwątpię. Nie, nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, zwątpienia, że Ciebie nie ma, że nie kochasz, że nie opiekujesz się, że nie jesteś obecny w naszym życiu. Niech to dzisiejsze słowo a w sposób szczególny to specyficzne rodzeństwo pomaga nam zbliżyć się do Chrystusa i tak jak oni przez te różne trudności i sytuacje życiowe przejść z Jezusem. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty.